Zgromadzamy się w Jego imieniu, dla Niego dajemy Jemu chwałę, śpiewamy Mu, chwalimy Go, wielbimy Go. Nie mamy nikogo ponad Niego, On jest wszystkim we wszystkim, chociaż świat próbuje przeniknąć takimi pospolitymi rzeczami, na przykład brat Twój powiedział takie słowo, zaklaszczmy Mu. Bóg nie będzie dzielić swojej chwały z nikim, zapamiętajcie, z nikim nie będzie. Nie bijcie braw bratu, On zrobił to, co powinien był zrobić, jeśli coś zrobiliście. Pomodliliście się, uzdrowiliście człowieka, nigdy nie odbierajcie chwały dla siebie, cała chwała należy się Jemu. Zabraniajcie ludziom, by Wam klaskali. Nie pozwalajcie, aby to łechtało wasze uszy. Niech Bóg wam w tym pomoże. Stójcie twardo w tych sprawach. Cała chwała należy się Jemu. Zapamiętajmy to. Niech Jego imię będzie wywyższone. Niech On będzie wywyższony. A my, słudzy bezużyteczni, zrobiliśmy tylko to, co powinniśmy byli zrobić. Będę czytać 9 rozdziału 4 Księgi Mojżeszowej. Czytałem na braterskim i chcę przeczytać to samo tutaj. Duch Święty powiedział, bym przeczytał to miejsce, potem przeczytamy jeszcze z 15 rozdziału Listu do Rzymian. 4 Mojżeszowa, 9 rozdział, będę czytał od 15 wersetu. A w dniu, kiedy wzniesiono przybytek, obłok zakrył przybytek nad namiotem świadectwa. Od wieczora zaś aż do rana wyglądał on jak blask ognia nad przybytkiem. Tak było stale. Obłok okrywał go w dzień, w nocy zaś blask ognia. A ilekroć obłok wznosił się z nad namiotu, to synowie izraelscy wyruszali za nim, a w miejscu, gdzie obłok się zatrzymał, tam synowie izraelscy stawali obozem. Synowie izraelscy wyruszali na rozkaz Pana i na rozkaz Pana stawali obozem i przez cały czas, gdy obłok pozostawał nad przybytkiem, również i oni stali obozem. Nawet wtedy, gdy obok przez długi czas pozostawał nad przybytkiem, synowie izraelscy przestrzegali wskazań Pana i nie wyruszali. Zdarzało się czasem, że obok tylko kilka dni pozostawał nad przybytkiem, oni jednak i wtedy na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali. Zdarzało się także czasem, że obok pozostawał tylko od wieczora do rana, a rano obok się wznosił, wtedy zaraz wyruszali, albo obok pozostawał dzień i noc i potem się wznosił. Wtedy i oni wyruszali. Albo jeżeli przez dwa dni, albo przez miesiąc, albo przez długi czas obok pozostawał nad przybytkiem i stał nad nim, to synowie izraelscy także stali obozem i nie wyruszali, skoro zaś się wzniósł, wyruszali. Na rozkaz Pana stali obozem i na rozkaz Pana wyruszali, przestrzegali wskazań Pana zgodnie z rozkazem Pana przekazanym przez Mojżesza. To jest silne Słowo Boże. Bóg mówi o starotestamentowym Kościele, który poruszał się i żył zgodnie z rozkazem Pana. Biblia mówi o Nowym Testamencie, że mamy znakomitszą służbę, służbę Ducha, a nie litery. Drodzy moi, dzisiaj wielu żyje swoim własnym życiem. Oni nigdy nie chcieli podzielić się swym życiem z Bogiem. Tak, oni uwierzyli, tak, oni przyszli do Kościoła, tak, oni pomodlili się do Boga, tak, oni przyjęli Jezusa Chrystusa, przyjęli zbawienie, ale nigdy nie nazwali Jezusa Panem swego życia. Dlatego, że ciągle rozporządzają własnym życiem. Oni mówią, to jest moje życie, chcę nim rozporządzić. Cel Boga polega dziś na tym, by doprowadzić nas do wyrzeczenia się własnego życia. Nasze cielesne życie bierze swój początek od starego Adama. Na wszystko, co pochodzi od starego Adama, wydany jest wyrok śmierci. Na dobre czy złe, humanitarne czy niehumanitarne, ładne czy nieładne, wydany jest wyrok śmierci. Mówię to, byście trzeźwo spojrzeli na swoje życie. Kiedy Bóg wyprowadził Izraela, oni mieli jeszcze wiele problemów. Bóg prowadził ich po pustyni 40 lat, by w końcu nauczyć ich pewnych rzeczy. Kiedy zbliżyli się do murów Jerycha, by przejść przez Jordan, nie mogli go przejść. Posłali zwiadowców i powiedzieli sobie, jakie tam są mury, a co olbrzymi ludzie, nie mogli rozwiązać żadnych problemów. Oni zbuntowali się przeciwko Bogu, bo jeszcze mieli niewolnicze, cielesne myślenie. Ciało wzięło górę, strachy wzięły górę, ludzkie ambicje wzięły górę, to jest upadły człowiek.
Bóg zmuszony był odwieźć ich znowu w pustynię, po której chodzili 40 lat. Bóg musiał pracować nad nimi. Wielu zmarło, właściwie całe pokolenie. Ci, którzy wychodzą z Egiptu, mieli powyżej 20 lat, wymarli. Oni nie mogli wejść do ziemi obiecanej. Potem znowu przyszli pod mury Jerycha. Mury przez 40 lat nie zmniejszyły się. Grubość ich nie stała się mniejsza, wysokość nie stała się mniejsza. Po prostu w tym czasie nauczyli się ufać Bogu. Bóg uczył ich 40 lat nie polegać na sobie, na swoim rozumie, a po prostu zaufać Bogu. Bóg powiedział im, chodźcie wokół murów i wznieście okrzyk bojowy, i krzyk ich zburzył mury. Nie rezonans zniszczył mury, ale moc Boża zburzyła mury. Oni byli tacy sami jak 40 lat wcześniej, ale coś stało się z tymi Izraelitami. Oni nauczyli się ufać Bogu. Po 40 latach nauczyli się żyć Jego życiem, a nie swoim. Czegoś się nauczyli. Nasz zbór już 20 lat czegoś się uczy, ale powiem, obserwując stan zboru, wielu jeszcze żyje dziś swoim własnym życiem. Oni nigdy nie radzili się Bożego objawienia, Słowa Bożego, nie szukali jeszcze jak należy łaski Bożej. Dlatego Bóg będzie doświadczać nasz zbór bardzo mocno. Wielu pójdzie do więzienia, by tam nauczyli się wołać do Boga, modlić się, szukać Go. Albo odwrócicie się, albo będziecie się uczyć. Będziecie wypróbowani. Bóg zawsze doświadcza. Żydów On doświadczał 40 lat. On ich uczył tymi doświadczeniami. To nie zły czas, to jest dla nich najlepszy czas. To jest zły czas dla ciała, ale zapamiętajcie, ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczy. Nie przyciśniecie tam swego ciała. Wcześniej czy później przyjdzie wam pozostać. Na tyle upadliśmy, że wystawiamy nasze duszewne, cielesne życie, zdolności jako życie od Boga. Wszystko, co pochodzi od zdolności ciała, jest ciałem. Zapamiętajcie to. Boże jest nadnaturalne, pochodzi od Ducha Bożego i przychodzi do waszego ducha, a nie w wasze zdolności. Ono przychodzi do waszego ducha, jest w waszym duchu, jest czymś więcej niż wasze duszewne życie. Jest tam, gdzie Bóg zaczyna działać i żyć swą wszechmocną siłą, dotykając was, podnosząc was, wreszcie rozdzielając was wewnątrz, byście nie byli związani ciałem. W niczym nie byli związani ciałem. Ciało i krew Królestwa Bożego nie odziedziczy. To jest ciało, ono chce szukać swego. Przyszliście do kościoła nie po to, by spędzać tu miło czas, nie po to, by posłuchać pastorów lub kaznodziejów jako zabawnych śpiewaków. Przyszliście po to, by się zmieniać. Kościół jest po to, by dzieci Boże zmieniały się, by przechodziły proces oświecenia. A jeśli już wiele lat siedzicie w ławkach i nic się z wami nie dzieje, jesteście martwi, i dla Boga pójdziecie do piekła, zapamiętajcie. Jeśli wciąż żyjecie swoim dotychczasowym życiem, życiem ciała, życiem grzechu, kajacie się i grzeszycie i żyjecie takim życiem długi czas. On rozdał siebie, przyniósł siebie na ofiarę za nas. Chcecie iść Jego śladami? Powinniście stać się również ofiarą. Wzywam was, pisze apostoł Paweł, byście składali ciała swoje jako ofiarę żywą. To znaczy wyrzec się siebie, dać Bogu żyć przez siebie życiem Jezusa Chrystusa. Duch Święty wie, jak żyć świętym życiem Jezusa Chrystusa przez nas. Potrzebujemy Ducha Świętego. Spójrzcie, dawny Kościół nie ruszał nigdzie. Bóg prowadził swój naród. On powiedział, że dał nam znakomitszą służbę, służbę ducha, nie litery. Litera zabija, duch ożywia. Co czyni litera? Czytam z Ewangelii Mateusza 23:13. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy. Faryzeusze to partia religijna tamtych czasów, pretendująca na prawo, kogo puszczać do raju, a kogo nie puszczać. To kościół tamtych czasów, czasów Jezusa, i Jezus nazywa ten kościół uczonymi w piśmie. Oni wszyscy czytali Biblię, przychodzili do kościoła, siadali jak wy, otwierali Biblię. W synagodze czytali i nagle Jezus im dosadnie mówi, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, obłudnicy.